Witajcie, myszki z tej strony Trial, w kolejnym odcinku bardzo mężczyzny na okazji Balefire Blues. Tak, Balefire Blues. Nazwa taka mało chwytliwa. Zajmujemy tą małą serię, miniserię można powiedzieć. Takie już dosyć śmiesznej modyfikacji. Grałem już wcześniej takie śmieszne modyfikacje, niestety była takie, bardziej musiałem się męczyć niż takie, że o, sobie pogram fajnie. No wiecie, może być albo jakieś wyzwanie, albo po prostu być dosyć fajne, jeżeli chodzi o podbój świata. Nie wiem, co to znaczy. Dobra, to zrobię. I tylko jedną złą decyzję podjąłem z tymi bandytami. What? To jest? Nie wiem, co to jest. Czy to są te wielkie konie? Zmieniamy im. Szybko. Nie cierpię tego. One są z tych żartowych. Nie możemy tego zmienić, tego okropieństwa. W sumie i tak bym to zmienił, bo one są słabe. Kurde, usuwam je. Mogę ich usunąć? A! Dobra, wysyłam was. Zrobiłem tak jak kiedyś, że wysłałem ludzi tylko po to, żeby umarli. O nie. Ta muzyka jeszcze. Ale myślę, że dostanę za nią copyrighta. Okej, więc jeżeli nie mamy zwanej wojny, gdzie jest to, co szukam? Apple. To jest to. I czekamy. Jak sami widzicie, będę to często powtarzać. Ta modyfikacja po prostu szybko leci. Ta muzyka jest idealna do tego. Okej, możemy, więc rozpocznijcie bitwę. A tutaj jesteście. To wy wracajcie tu. Tylko dlatego? Był jakiś kryzys nawet. Tak szybko go ominęliśmy. O, czyli tutaj mamy kolejne. Ja myślę, że najpierw zrobię tutaj gospodarkę. I sobie popatrzymy na to, co nam daje drzewko polityczne. Jej. Okay. Tutaj musimy dokończyć wszystko, ale widzę, że tutaj mamy też takie rzeczy fajne. Tak, możemy tutaj pójść wtedy dostać. Czy oni też są niewolnikami? Nie. Coś ciągle nam podświetla z niewolnikami. Nie wiem, o co chodzi. Nie, to jest stania 2. Teraz zobaczymy, jak to pójdzie. Oni są w trakcie wojny. Gracz potrafi tutaj zrobić tą wojnę, ale tak to mało jest. Jak możemy zwiększyć to?
Okej, dostajemy więcej gości. Was też możemy odesłać. Dajcie tą generał. No chyba. Nie, to jest on. Nie wierzę już w świat. To zawsze jest coś takiego, że trudno rozpoznać, bo... łatwo rozpoznać normalnie kucyki z serialu. Ale już rozpoznać właśnie inaczej, że inne gatunki to już trudno czasami. Bo nawet ludzi trudno rozpoznać. Okej. On miał fajny właśnie ten perk, który wybrałem i ma ninja. Ninja ma. Ninja Twitch. On chyba nadal streamuje na Twitchu, bo on wrócił. Ale już nie jest taki popularny. Tak, wyszliśmy szpiegów. Coś mieliśmy tutaj. Mogliśmy zrobić, ale nie zrobiłem. No wysyłam szpiegów. Jak myślicie, po co nam to? Po to, żeby wysłać im szpiegów. Na razie będę zbierać siłę polityczną. Nie wiem, czy nie opłaca mi się chyba wysyłać na cokolwiek. A jak to zrobimy, to czy co to dostajemy? To jest takie śmieszne, to wygląda jak jakaś pszczoła. Philadelphia Radio. California Radio. Nie wiem, tutaj jest strasznie dużo, chyba po kolei będziemy robić. Albo zrobię te pojedyncze. Mamy już 3 reset, znaczy się 5. Nie, powoli będę tak budować wszystko. Orul Blues, właśnie fajne jest to drzewko, matka, nie chcę na was patrzeć. Bo ładnie to wszystko wygląda w ogóle. O, zgaduję, że wszystko będzie zmienione. W ogóle nic nie ufamy im. A musimy, bo chcę właśnie zdobyć te rzeczy. Nowe szkoły. Jeszcze nie. Mamy więcej dywizji. Mamy już dosyć dużo tych dywizji. Szczerze to ja bym wziął wizje specjalne i dałbym właśnie je pod jedno dowództwo. Nie wiem, chyba jego dam. Black Blue. Zawsze mnie bawi to, jak ktoś daje czerwone oczy postaciom, bo... czerwony to zawsze oznacza właśnie uniwersalny kolor zła. I właśnie to wystarczy dać czerwone oko, już wiadomo, że postać jest zła. To jest taki po prostu taka zasada. Na przykład jak grając to oczywiście uważamy, że ta postać jest zła, ma czerwone oko. A na przykład może mieć drzewko takie jak bardzo demokratyczne. O, to mi się... Co to jest? No, myślę, że najpierw to zrobię, bo wtedy nam zwiększy się. A właśnie tego właśnie najbardziej pragnę.
tak, wyślijmy pewien darunek dla niej. Czekajcie, co mi się wydaje? To jest pusto. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że to... A nie, dobra, to jest zaplanowane. Dobra, nie, to wszystko jest dobrze. Myślałem, że może tam by było właśnie część tego drzewka. 12, 12. Nie jesteśmy w pracy z tym, ale warto zawsze robić tego samego roku, że badanie. Was to już bym tutaj trenował. I zacząłbym wam robić ładne template'y. A nie mogę, bo nie mam wystarczająco. Nie mamy demolition. Okej, podarunek dla bogini. Tutaj prośba od czerwonego oka. Co my w ogóle będziemy prosić? A, chcemy jednorożce. A nie, alicorn? Alicorn to są te ze skrzydłami. Mamy już dosyć dobre relacje z nimi. To mi się podoba. Dobra, tutaj chyba możemy zacząć robić. Więc tak, vacuum tubes. I powoli tutaj robimy to. Okej, praca z gliną. Tak, chcemy właśnie. Tylko na 100 dni. Nie wiem, jak to włączyć, bo w sumie zrobiliśmy tamto. Potrzebujemy tutaj trochę alicornów. Okej. Okay. Czy one są takie wielkie dlatego, że to są jakieś mutanty? Tego ich nie będę wykorzystywać. Możemy wysłać im szpiegów. Okej, więcej tego. Tak naprawdę potrzebujemy tych materiałów wybuchowych. Problem jest taki, że w ogóle od kilkunastu dni nie chcę ich zacząć badać. To akurat straszne jest. To akurat im przyznam. Będziemy testować IMP, czyli to, na niewolnikach, których znajdziemy tutaj. O. Okej, support potrzebujemy i eksplozję. No.
Niektóre ścieżki są fajne, niektóre nie. Trochę bardzo się różnią, że tak powiem. Okej. Applejack. Zastanawiam się, o co chodzi. Nadal nie wiem, o co chodzi. Nie możemy tego zrobić, musimy ukryć im formułę. Normalnie czuję się jak plankton jakiś. Rappy party formula. Dlaczego mi ich dajecie? Nie chcę was. Zgincie. Ja nie mogę, bo... rozumiem. Tak, wszystko robimy, co chcemy. Więc mógłbym zacząć tutaj trochę. No dobra. Dobrze, jak na razie idzie. Powoli zwiększam swoją armię, już w sumie trochę ich wyćwiczyłem. Was tutaj wyślę. Okej. Jedyne co bym uważał jeszcze do zrobienia, to żeby to szybko zrobić to drzewko. Bo akurat to drzewko strasznie duże jest. Dopiero po pewnym czasie bym mógł atakować. A, tutaj mam decyzję. Okej. Okej, nawet nie rozumiem, o co mi chodziło. O, może będziemy mogli zaatakować stalowych rangersów. Okej. Czekajcie, coś się dzieje. Coś nieciekawego. Ponieważ... coś... właśnie z naszym z naszym przywódcą gada i ona potrafi telekinetycznie zabijać ludzi. To jest podejrzane. Okej. Dajmy. A no, no już eksplozję zapomniałem. Więc tak. Dynamit produkujemy. Damy trochę fabryk. Mo. Stalowi rangersi. Już się zgaduję, że ich trzeba najpierw zabić. Okej, startujemy. Gdzie jesteście, rangersi? Okej. Attack outskirt. A, co mamy zaatakować? Dobra. Jeżeli przegramy 3 razy pod rząd, to wtedy dostajemy cel wojenny na nich. Zbyt bardzo się wkurzyliśmy. Atakujemy was. Okej. Pytałem przed chwilą właśnie, żeby wysłać szpiegów, ale wolę wysłać szpiegów, by wiedzieć bardziej o tym, jak tutaj dzieje się. I żeby później dźgnąć w plecy nożem. Ale tak, to wszystko w normie jest. Dobra, dajecie.
już ich zaatakować. Wow, bez niczego, tak od razu. A nie dziwię się, że trzy razy pod rząd. Przecież oni mają rąbane dywizje takie. Przecież moje dywizje nawet nic by z nimi nie zrobiły. Gdybym wysłał specjalne dywizje z artylerią, czyli z dynamitem samym, to oni by wygrali, to chyba o co się bijemy. Bo sam nie wiem. Jej. Wcale to tak nie było, że wiedziałem o tym, że przegramy. Tak naprawdę mógłbym ich pokonać taką bardzo prostym sposobem. Postawić tutaj armię, niech oni wyjdą, a później po prostu im wejść do miasta i zdobyć wszystkie punkty zwycięstwa. Wiadomo, że tak zrobię nawet. Wysyłam was tu. Was tu. Okej. Widzą, że chcą mnie zaatakować. Gdzie to jest? Northwest Avery. Jak to nam chcę zaatakować? Nie wy? A tutaj chcecie mnie zaatakować. Okej. Okay. A to była piosenka. Myślałem, że coś mi tam strzeliło. Okej. Okay. Szczerze nadal mogę im wysyłać kucyki. Jej. Nie. Kucyki zostały. Okej, okay, czy wszystko można? A bo oni się zmieniają nazwy. O, nie cierpię tego rzeczy. Że po prostu nazwy się zmieniają. Nie wiem, jak mamy nawet przejść przez nich. Chyba będziemy musieli kogoś zaatakować. Kto ma kontakt? Nikt. Dobra, czyli jesteśmy w trakcie wojny, kiedy oni nic nie mogą zrobić. W ogóle gra szybko chodzi, ale coś się dzieje na świecie, przez co mi strasznie klatki spadły. Nie mogę już ogarnąć wszystkich rzeczy, dlatego że strasznie dużo tak właśnie się pojawia. Chyba przeciwko nim. Nie wiem, co się dzieje. Gdzie wy jesteście w ogóle? A to? Czyli to tutaj było? Dobra. A, to ci jest... To wy jesteście. O, okej. Okay. Dobra, czyli nie ma takiego... Nie ma takiej rzeczy, że oni dają coś innego. Jesteśmy w trakcie wojny, ale możemy to robić. To też mi się podoba. Okej, okay, ale myślę, że na tym zakończę.
Dosyć ciekawie już robiliśmy kilka rzeczy. Możemy tutaj zrobić, bo już mamy formułę. Możemy zniszczyć wiecznie zielony las. Everfree? Nie. Albo chyba tak się to tłumaczyło. Tutaj w ogóle widzę, że jednak możemy robić to, tylko że ja robię tak na obrót. Okej, ja po prostu głupi byłem. Więc jeżeli wam się spodobał, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję, był z wami Travel, bardzo mają 4 nawigacji Balefire, tak, Balefire, albo Balefire Blues, jako niewolnicy Czerwonego Oka. No to, cześć!